Marta Antoniak rozwinęła swój własny styl, a jej Ferallum prezentuje szerokie spektrum technik. Tomek Baran chętnie eksperymentuje z medium malarstwa, bada jego granice. Najlepszym tego przykładem jest jego wystawa Złoto-biała, czarno-niebieska. Wystawy, które szczególnie przemawiają do wyobraźni młodych odbiorców, dzieci, młodzieży, przedszkolaków, ale także uczniów szkół podstawowych i licealistów. Wystawy, które doskonale wpisują się we wszelkie ścieżki edukacyjne związane z ekologią. Rozmawiamy o konsumpcjonizmie, o nadmiernej produkcji, o zaśmiecaniu, a także przebodźcowaniu, jakiego doświadczamy we współczesnym świecie, zarówno pod względem wizualnym, ale i słuchowym. Jak bardzo jesteśmy jako społeczeństwo przebodźcowani, stawiamy pytanie, co możemy zrobić, żeby to ograniczyć. Mamy przygotowane warsztaty. Zapraszamy do gry terenowej na terenie Biura Wystaw Artystycznych, zabawę w poszukiwaczy, detektywów tropiących ślady i wątki prezentowane przez naszych artystów. Koło Fortuny to zabawa, którą proponujemy, ale także wykonywanie artystycznych prac inspirowanych twórczością Tomka Barana i Marty Antoniak. Ferallum i złoto-białą, czarno-niebieską można oglądać we wnętrzach Ostrowieckiej Galerii Sztuki do końca pierwszego tygodnia czerwca.